Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić do faktu, że retoryka Boga jest odmienna od naszej. To, co dla nas jest małe, w oczach Bożych jest wielkie. A co dla nas jest największe i najwartościowsze, w oczach Bożych jest najmniejsze i niegodne uwagi. Jezus stawia nam jako wzór dziecko i poleca nam się upodobnić do Niego. Mamy się umniejszyć jak dziecko, aby stać się wielkimi w Królestwie Boga. Oczywiście nie chodzi ani o wzrost, ani o zdolności intelektualne, które u dzieci z oczywistych względów są mniejsze niż u dorosłych ludzi. Jezusowi chodzi o pokorę, ufność wobec niebieskiego Ojca i całkowitą zależność od Niego. Małe dziecko jest bezbronne, zależne od woli rodziców, ufne i pokorne. To cechy, które powinniśmy naśladować, biorąc wzór z dzieci, aby wejść do Królestwa Bożego. Świadomość ograniczoności człowieka i jego zależności od Boga kształtuje w nas pokorę. Wszystko, co posiadamy, nawet jeśli zdobyliśmy to w pocie czoła, jest tak naprawdę darem Ojca Niebieskiego. Sami z siebie niewiele potrafimy, tak jak małe dzieci. Jeśli nieustannie towarzyszy nam taka świadomość, to jesteśmy na dobrej drodze do Królestwa Bożego. Chciejmy stać się jak dzieci. Odrzućmy nasze poważne plany na przyszłość, nasze zadufane w sobie idee. Poczucie niezależności, którą traktujemy jako bramę do wolności. Odrzućmy pokusę samodzielności i samowystarczalności, które prowadzą do pychy. Pozbądźmy się tego wszystkiego, co sprawia, że jesteśmy tak nieludzko dorośli i poważni, a uczmy się bycia dziećmi Boga Ojca.